Jesteśmy w piekarni w Wiśle, a przed państwem pan Karol Troszok, mistrz piekarniczy. Panie Karolu, czy to prawda, że pan 40 lat ma praktyki w zawodzie? Tak, 42. 42 lata, więc trudno znaleźć lepszego człowieka, który pokaże nam kolejną potrawę. To będzie murzyn w dwóch wersjach, prawda? Czyli takie ciasto z zapiekaną w środku kiełbasą i szynką. Zacznijmy od wersji tej takiej ciemnej. Ciemnej. To jest pieczywo mieszane. Aha. Z mąki żytniej razowej typ 2000. Ale zobaczcie, ona jest grubo mielona. I co? I daje się gdzieś 7% mąki żytniej. Aha, no to wrzućmy tą mąkę żytnią do gara. Zważymy sobie. Aha, mąkę, zważymy. Tak. Ile jej powinno być? Gdzieś 70%. Aha. Tak. Czyli pan waży ile? Mniej więcej kilo tutaj? Mniej więcej 70 deka. A, 70 deka. Później dajemy mąkę pszenną typ 650, to jest pieczywo mieszane. Mąka pszenna typ 650, odważona, pokażmy ją. Jest bielutka, jak nasze fartuchy. Wrzucam ją tutaj. Dobrze. I dodajemy kwas chlebowy. Właśnie, co to jest kwas chlebowy? To jest kwas chlebowy na mące żytniej, to jest tak zwane prowadzenie pięciofazowe. Aha. Nic bez konserwantów. Bez konserwantów, tak. Oczywiście. I dajemy go tutaj. Ale czy to jest takie po prostu zakwaszona mąka? Tak, zakwaszona mąka. Taka zakwaszona mąka jak na żurek. To tak. Nie jest taki kwas chlebowy, jak piją w kongresówce, jak Rosjanie też piją, tak. Tylko to jest taki zakwas. Nie, to nie. Na mące żytniej. Tak. Później dajemy gdzieś około 1,5 deka drożdży. O, ja muszę je pokazać, bo to piękny kawał piekarniczych, świeżuteńkich drożdży. One oczywiście tak żyją, że aż mi ręka się trzęsie. Ruszają tak, moją dłoń. Tak. Że bardzo żwawe. Będzie ładnie rosło ciasto. Tu ja mogę pokruszyć najpierw. Można pokruszyć. Dobrze, kruszę je. Dobrze. I dodajemy gdzieś około 1,5 deka soli. Proszę. Wrzucam. I co? Jeszcze woda chyba tylko? I woda, i zasadzona wymieszać. A kminek? Kminku troszkę do smaku. Troszkę kminku do smaku. Proszę mi mówić, czy dość? Dosyć. Dosyć, dobrze. I to mamy przygotowane do wymieszania. I to mamy przygotowane, tak, do wymieszania. A tu mamy drugie przygotowane do wymieszania ciasto. Tutaj zobaczmy najpierw to ciemniejsze, a tu zobaczmy to bielsze. Z tego, co się orientuję, to jest tylko, widzę tutaj tylko sól, mąkę pszenną i drożdże, tak, dobrze? To jest przygotowane, odważone na zapiekankę kiełbasy. Aha. W białaciaście. Czyli teraz wody tu jeszcze też tylko wody wystarczy można dolać i przygotować ciasto. Dobrze, czyli ja tutaj dolewam wody, o, proszę spojrzeć do środka, drożdże, pszenna mąka, sól, woda i co? I wyrabiamy każdy swoje. I po wyrobieniu to powinno rosnąć. Jak długo to powinno rosnąć? Gdzieś około 30 minut. Aha, czyli najpierw bardzo dobrze wyrabiamy, a potem rośnie około 30 minut. A jak wyrośnie, to państwo zobaczą, co będzie dalej. O. Wyrośnięte ciasto wyrzuciliśmy z garnków. No i co dalej, panie Karolu? Końcowa obróbka została nam. To do dzieła. Był film Kowboju do dzieła, a teraz mamy odcinek pod tytułem Piekarzu do dzieła. I robimy ciasto żytnie, tak zwany murzyn w tej chwili. Aha, czyli ten murzyn właściwy, ciemniejszy. Tak, ten murzyn właściwy. Jezu, ale pan to robi. Rzeczywiście pomyliłem się o te 2 lata. Widać tutaj dokładnie 42 lata praktyki, tak, w zawodzie. Bieramy wtedy... Czyli co, po prostu takie, bo pan, tak, to zrobił tak szybko, że ja muszę sobie, tak, takie resime błyskawiczne. 2 placki pan, tak, wyciął, uformował je. To jest co, pokażmy szynka. Jeszcze to, ale pokażmy to, bo to jest piękne. Jak jasny gwint. To jest po prostu szynka wędzona, gotowana. Dobrze mówię? I rozkładamy to ciało, tę szyneczkę, które to jest bardzo smaczne. Ale to i pan to tak zawija. Tak. Aha, a mogę spróbować ja zrobić tutaj? Proszę bardzo, i dajemy na koszyk. Bo to do wyrośnięcia. Teraz ja. Czyli co? Tak, dobrze, tak. Nóż. Tak, tak. Rozkładamy tutaj, proszę bardzo, zawijamy. Powiem pan, czy się będę nadawał do zawodu. O, jak świetnie panu poszło. Poszło mi dobrze? Tak. Dziury, czy nie, ale może tak być? Czy za dużo? Może tak być, bardzo ładnie pan zrobił. To jeszcze tutaj, o. Tutaj, tutaj. I tą dziurą do spodu. Dziuro nie, do, czy do góry? Dziuro do góry. Do góry, proszę bardzo. I przygotowane do wygarowania. A tutaj mamy drugie. Co tu mamy drugie ciasto z białej kiełbasy. Aha, czyli ten murzyn niewłaściwy. Tak. Murzyn jaśniejszy. Tak. Też pan kroi sobie, ale ja tutaj jeszcze jedną rzecz pokażę. Proszę zobaczyć, jak jest wyrobione. Ono ma takie dziury powietrza w środku. Jest bardzo ładnie zarobione. Dzięki temu ono potem nam wyrośnie. I pan też zrobił takie placki. I tak podobnie. Aha. Jeszcze 4 aż. Tak, zrobimy 4. Aha.
Tylko że to będzie podłużne, skoro kiełbasa tak. jest podłużna. Ma pan taki wałek. Wałeczek taki trochę inny, jak w kuchni gospodyni mają. Tak, taki sprudny wałeczek jest. Bierzemy kiełbaskę. Ale pokażmy też tą kiełbaskę, bo to jest biała kiełbasa. Ale ona wygląda trochę inaczej niż wygląda biała kiełbasa w Krakowie. To jest taka typowa stąd tak, kiełbasa biała. To tu jest typowa śląska kiełbaska. Śląska kiełbasa i pięknie pachnie. A to można położyć sobie na taką normalną blachę i do piekarnika można, wsadzić? Można, bo nie jaka tak. musi być temperatura pieczenia tego? Na białe pieczywo gdzieś koło 200 stopni, na ciemne pieczywa do 270. No to piekarnik ma ile? 250 maksymalnie to, wytrzyma piekarnik? To żytniego ciasta gospodyni w domu nie upiecze i przeważnie robię murzynki w domu, aha. a my tutaj wypiekamy. Po raz pierwszy dzisiaj jest mi ciepło, bo to co za mną jest, to jest ogromny piec. Jaki to jest piec? Ceramiczny? Piec ceramiczny. Jaka tam temperatura w środku? Gdzieś do 250 stopni. Dlatego jest mi ciepło. I najpierw kładziemy, proszę mi powiedzieć, czy dobrze, te murzyny białe, dobrze, tak? Dobrze, białe murzyny. Tak je mam położyć? Tak. O, i one tam powędrują, daleko, daleko, daleko. I teraz chlebek. I teraz chlebek, czyli murzyny ciemne, odwrotnie, tak, tak je przełożyć? Dobrze. O, i drugiego zaraz. Proszę bardzo, jaka forma chleb... A, to ja już wiem, skąd taka forma na chlebie jest. To po prostu z takich koszyczków. No tajemnica się wyjaśniła. I idą tutaj. I teraz się będzie piekło gdzieś 45 minut. No to dajemy. Długo wyczekiwana chwila. Trzyma. Tak. Gorące, ale jest. A tam jeszcze coś jest? Murzyny jest. Sobie. Jeszcze są murzyny. To tutaj jakieś szybko miejsce. Tu je położymy. Gorące. Jest jedno. Jest drugie i proszę Państwa, zobaczymy jak to wygląda. Proszę spojrzeć, kiełbasa jest tutaj, przekrawujemy drugie na pół. O, jak chrupie. Słyszą Państwo ten dźwięk? Ten dźwięk jest po prostu jednym z najmilszych dźwięków, jakie się mogą zdarzyć w historii ludzkości. Chrupiący chleb. A proszę spojrzeć, co jest w środku. A jakie wyrośnięte ciasto. Jak pachnie. Poezja. Być w Wiśle i nie spróbować tego, to byłby ciężki grzech. Bliziutko stąd, powyżej, Wisełka biała i czarna łączą się. Miejsce, gdzie stoję, ta rzeka na dole to już jest Wisła u samych swych początków. Jest ona tutaj czystsza niż gdziekolwiek indziej w Polsce. Czystsza nie tylko wodą, ale również obyczajem, tradycją i kulinariami. Przyjeżdżajcie więc Państwo, żeby sami zobaczyć, jak ta czystość wygląda. Ja już się żegnam. Do widzenia. Dziękuję bardzo.